Szukam beczki do morsowania w sklepie ogrodniczym. Sprawdzam, co jest na ten moment dostępne. Niektórzy wskakują do takiego kubła. Kupując taką beczkę, najlepiej się do niej przymierzyć. Ta na przykład ma dobrą pojemność, ale jest zbyt wąska. Mało kto się do niej wciśnie. Tu mamy coś bardziej odpowiedniego. Na pierwszy rzut oka wygląda całkiem spoko. 260 litrów to optymalnie. Tylko dno nie jest gładkie, zobaczcie, ma wystające elementy. W lodowatej wodzie nawet nie poczujesz, jak zrobisz sobie krzywdę. Odkładam to, te kubły mają 240 litrów. Nie znalazłem alternatywy dla mojej beczki. Lubię ją za ten prosty kształt. Napisz w komentarzu, w czym ty morsujesz.